kolejne zadanie tutaj od Monacha Szymona. Dej Bóg zdrowi. Co potrzebujesz? Pytamy się o kolejną robotę. Będzie to chyba już ostatnia. Ani nie tak pro tebe, jako pro mnie. Ale możesz mi pomóc. Sázavskej švec teď šije nějaký nobl boty a dostal k ním od vznešených pánů ostruhy na přidělání. Ty ostruhy chci. Ne. Máš je mít. Hlavně. Sen. Zatím s Bohem. Čili teraz do Sázavy. Trzeba by coś zjeść w końcu. A jeszcze zanim podejdę do handlu, to zanim podejdę do zadania, to chciałbym trochę posprzedawać rzeczy. Więc udamy się najpierw do sklepów. To jest chyba szewc, tak? Nie, szewc. To jest chyba płatność. Nie, mistrz Otto. Chyba ten. Dobrej! A, to jest w ogóle, inna sprawa, bo w Retajach był Cornelius. A Kral Karel. Inu. Mówił, że jak mu znajdę pracę, to coś nam da. No i co? Dostaliśmy coś? Nic nie dostaliśmy, chyba. Dziwne. Co możemy sprzedać, co nie jest kradzione? Te kumańskie ostrogi. Koszulę jedną i drugą. I potargujemy się, tak żeby zyskać reputację. Tady. Paneczku. No, chyba jej nie uzyskaliśmy. Może być, może mamy maksymalną. Zjemy coś. A jeszcze zobaczmy, czy nie ma czegoś na koniu, co nie jest kradzione. Tu jest jakaś koszula. Te naokietniki. Chyba wszystko. Tym razem będziemy się targować w drugą stronę. Souhlasím. Konečně. I pauza. Jesteśmy już w tym sklepie, gdzie jest ten szewc, od którego mamy ukraść, ale jeszcze póki co to porząduję sobie z tą przekupką, która zgadza się na handel rzeczami kradzionymi.
czyli tak, srebrne ostrogi, szlachecka kolczuga, te naręczaki, jeszcze jedne złote ostrogi. A, ale mały budżet dość. Chociaż jak jest kradzione, to ona i tak da mniej. Jak tak na to kup? Tak, jeszcze aby... No. Tak by było mało. Takhle a my... Panečku. No to teraz mogliby pójść spać? Czy coś? Możemy zobaczyć szybko tą skrzynię. Albo... Co to tady bywa? Nic nie robi. Zobaczmy, może mają jakieś tylne wejście. Chociaż pewnie nie. Dobra, tu się możemy włamać jedynie do tej skrzyni. Gacie znaleźliśmy. Jeszcze zobaczmy, czy on by pozwolił na handel kradzionymi rzeczami. No i tak mam majątek zero. Więc nieważne. Co? Trzeba poczekać, aż pójdą spać. A w tym czasie sobie usiądziemy. Poczekamy do 22. Drzwi zamkniemy. Zobaczmy najpierw sklep. Tam było sporo skrzyń. Nikt tu chyba nie śpi. A nie, śpi jedna osoba. To musimy uważać. Nic ciekawego. Zobaczmy, że... No, obudził się, świetnie. Co to było za zvuk? Nic nie było. Może powie, że mu się wydawało. To wróci do spania. Zauważył mnie jednak. Co? Tak co? Co tu chcesz? No już nic, wyszedłem. Idź spać dalej, człowieku. Teraz spróbujemy z drugiej strony.
A teraz oboje tu nie, bo to jeszcze jest strażnik sklepu. Myślałem, że to szewc się tu położył. Wamywanie bardzo trudne. Sprawdźmy to. A, widziano cię, super. Všech svatých! Dejte si pozor! Je tu zloděj! Co? Vidím zloděje! Stráže! Tady nemáš co dělat! No, bez zás pogadám s strażnikami. No, poddaj się. A mám tě! Teď ti to spočítám! Cože? A zlodějček si myslí, že jsme tady samí blbci. Tak teď ti ukážu, jak si tady stak... Tak tohle rozhodně nebudeš mít vůbec levný. Nemůžu jít do vězení. Ne, dobře jest. Můžeme to užít vytvořeky. Zadání speciální. Tak popravdě, ale nesmíš to nikomu prozradit. Dostal jsem tajný úkol od ratajského pána. No, já... No i po sprawie. Mamy teraz trochę więcej rzeczy. Nieprzydatnych oczywiście. Chociaż możemy zobaczyć, czy moje buty, które teraz noszę, są lepsze, czy nie. Ja mam buty... A to zbroje. Nie, dobrze, zbroje. Zdobione jeździeckie z ochroną 3, ale są też szlachcica 4 i one mają wszystkiego lepiej, no to założę te. Czy te są ciemne szlacheckie? Myślę, że tak będzie w porządku. Co masz za lubem, że się tu nocy bliżysz? Już nikogo nie chledam. A i odłóżmy na konia to, co się da. Pochodnie, żebym zapalił, pewnie powie. To chcesz pachać niejakie nieprawości? Czekamy znowu z pół godziny. Zgaśmy i się rozbierzmy, żeby nie robić hałasu. I już jest hałas poziom 0. Ponownie włamujemy się do sklepu. Skrzynię sprawdzałem. Zobaczmy, czy nie ma tego przy sobie. Złoto. Klucz. Klucz się może przydać. Siekiera, pietruszka, inny klucz i chleb. Mamy kluty do tego. To są chyba te szlacheckie ostrogi. Tak. No przy okazji, póki się nie obudzi, to możemy resztę po sobie posprawdzać. Na przykład to. O, pies szczeka, czyli chyba ktoś tu zaraz podejdzie. Otóż nie zawsze jest to taka oznaka. Ale jest to możliwe. Gdzie jest ta kobitka? Garbarz. Pracelek, złoto, klucz, miecz, topór
i drugi klucz. Jabłko, klucz, chleb, inny klucz. Dobrze. To jeszcze pójdziemy spać u nich. To już w ogóle będzie najlepsze. Energia będzie pełna o 7. Oni i tak wstaną pewnie wcześniej. No już nas budzą. Pójdziemy teraz tak w takim razie do karczmy. Tak co? Wow. Czemu mnie gonią znowu? Krótki. Pomoc! Tam! Ty tam, stój! No się poddaję. Tak ja... A nie, no! Koniecznie jestem cię chytił. Co? A charyzmy teraz nie mam. Mám toho na tebe opravdu požehnaně. No tohle si budeš určitě pamatovat. No teraz to už tylko to nezačínaj ze mnou. Tohle si nenechám líbit. Pokračuj tak a bude tě to sak... Jen si posluš tu cáku. Z tebe strach rozhodně ne... Sakra. Zaplatíme, ale zabijou nám kradené rzeczy. Se to znova nestane. A to co tu ukradłem? Tą rzecz dla... Co to było? Nie, nie zabrali mi kradzionych rzeczy. Chociaż tyle. To ubieramy się z powrotem. Rękawice. No się tak, a potem będę patrzył, co ma więcej, co daje więcej charyzmy. 16. Jeszcze brakuje naszyjnika. Nie, brakuje tego pierścienia. O właśnie. I ostróg też. Dobra, charyzma jest 16, czy coś się powiększa? Jakbym założył całą pogrzebowę, to nagle do 8 spadł. To powiększa, czerwone nogawice dla możnych, albo nie mam w ogóle. Dobrze. Jeszcze zjemy co nieco. Nie wiem, czy możemy wsiąść na konia. Dobra, da radę. No i do Szymona teraz znowu, do tego młynarza. Dobrze, ja mam priorytet zaznaczony? Dobrze.
Já. Dobra. Zobaczymy, czy tym razem coś tam się sprzeda. Czy odkupi. W środku jest, ale to nie szkodzi. Otworzymy sobie sami drzwi. Szmary! No, rozmawiaj ze mną. Co sem lezeć? Jeszcze producirować firmę. No, chciałem pogadać. Mogę się tu przespać gdzieś? Nie, mogę tylko tu kraść. Nawet nie ma co. To chyba było łóżko. Czy tylko skrzynka? Może na górze jest. To jest tylko skrzynia. I też pusta. I to musimy poczekać tak do 7. Jeszcze śpi o tej godzinie? Dźwięk chrapania jak wstawał. Uff. Umyjemy się znowu. Jakiegoś łóżka. Drugiego. To mogę jedynie jajka pokraść. I pióra. O, już wstał na chwilę. Dobra. Daj buzdy. Mam na ostrogie odszewce. Krasa. No, nie ma już kolejnych misji. Wszystkie misje
z jak usychalnie zostały wykonane. Mam tady nějak... Dobře. No i znowu nie sprzedamy, bo jego majątek wynosi zero. Tak. Ale coś tam mu damy na poprawę reputacji. Niech będą jakieś to buty za 11 groszy. Misja wykonana. Dziękuję bardzo.